Po wydarzeniach na Kapitolu Borys Budka pisze do Joe Bidena. W liście czytamy o agresji i zagrożeniu ze strony cynicznych polityków, co także ma mieć miejsce w Polsce. Platforma porównuje Prawo i Sprawiedliwość do Trumpa. Z kolei PiS wytyka opozycji wydarzenia z 2016 roku i wskazuje, że właśnie wtedy zablokowano Sejm. Wydarzenia w Stanach Zjednoczonych pociągnęły za sobą ostrą dyskusję także na polskiej scenie politycznej. Opozycja formułuje zarzuty pod adresem rządu, że uzależnił relacje z USA wyłącznie od prezydentury Donalda Trumpa. Jednostronny wydźwięk anty-Trump ma za to list, jaki przewodniczący PO Borys Budka skierował do prezydenta elekta Joe Bidena. Wierzę, że wraz z początkiem urzędowania pana administracji Stany Zjednoczone wrócą w światowym porządku do tej roli, jaką odgrywały przez ostatnie dekady, a szkodliwe projekty dzielenia obywateli, podważania niezależnych instytucji broniących naszych wolności oraz niszczenia zaufania do państwa i siebie nawzajem zostaną trwale odrzucone przez nasze narody zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Borys Budka pisze o populistach, agresji, przemocy i deptaniu własnego kraju. Nie jest też tajemnicą, że właśnie w taki sposób odczytuje rządy PiS-u. Powiedział o tym głośno, kiedy użył słów, tu cytat, rządzący to ludzie podobni do Trumpa. Przewodniczący PO oskarżał obóz władzy o manipulację, kłamstwa i wzbudzanie najgorszych emocji. Po tym jak media publiczne zaczęły utożsamiać wtargnięcie na Kapitol z kryzysem sejmowym z 2016 roku, zareagował przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Porównywanie opozycji do ludzi z bronią, którzy podkładają bomby, to standard w TVP. Zwróciłem się do prawników, aby przygotować pozew przeciwko TVP. TVP Info powinna być zlikwidowana w pierwszym możliwym terminie. To będzie jedna z pierwszych decyzji po wygranych wyborach w Polsce. Ale w taki sposób wydarzeń, do których doszło na Kapitolu, nie odczytuje wyłącznie Telewizja Polska. Podobne stanowisko przedstawia minister obrony Mariusz Błaszczak i oskarża opozycję. W grudniu 2016 roku to oni atakowali polski Sejm, blokowali mównicę. To, co wydarzyło się w 2016 roku, minister obrony określa jako pucz. Jedna z pani poseł, która dziś jest posłem Lewicy, wówczas była posłem Nowoczesnej, przecież w bagażniku samochodu woziła ludzi, którzy są agresywni, którzy w tych zamieszkach uczestniczyli i uczestniczą. To był fakt. No więc tak działała opozycja wówczas, tak działa i teraz. I kiedy dziś oburza się, no to widać, że osiągnęła Himalaje hipokryzji. Minister Mariusz Błaszczak ocenił, że pozew, jaki Koalicja Obywatelska chce skierować przeciwko Telewizji Polskiej, jest próbą ograniczenia wolności słowa.